Ta paczka to kolejna komputerowa okazja. Zapraszam Was na jej unboxing. Słuchajcie, to druga w historii mojego kanału paczka, którą udało mi się wylicytować za złotówkę. Za pierwszym razem był to dysk twardy do naszego kompaku. Jeśli nie oglądaliście tamtego filmu, to karta powinna Wam w tej chwili wyskoczyć. A dzisiaj mamy troszeczkę inny komponent, co prawda nie z miejscowości, z której ostatnio dostaliśmy paczkę. Nie jest to też zapakowane w pudełko po kalosach. Zobaczymy, czy tak naprawdę będzie w środku to, czego ja się spodziewam. A w środku znajduje się karta graficzna wylicytowana za złotówkę. Z racji tego, że to już tak naprawdę drugi film o takiej tematyce, to postanowiłem, że seria Łowca Okazji będzie podzielona na komputery, czy tam zestawy i różne inne rzeczy, i komponenty. Dlatego także dzisiejszy film i tamten z dysku podłączam po prostu do nowej playlisty o nazwie Łowca Okazji Komponenty. Nie musi być to za każdym razem wylicytowane za złotówkę, ale no dwa pierwsze filmy właśnie takie będą. Czekałem 2 tygodnie, żeby otworzyć tą paczkę. Jestem naprawdę mega ciekawy, czy w środku znajduje się to, czego bym oczekiwał. Zawsze jest jakaś taka nutka niepokoju, że w środku jednak będzie co innego. No ale zobaczymy. No to co? Zaczynamy. Mamy naszą paczkę. Tak to właśnie wygląda. I co? Czas otwierać. Dużo czarnej folii. Bardzo dużo czarnej folii. Jeszcze więcej czarnej folii. Jest. Jest nasza karta graficzna. To trochę śmieci. Naprawdę w naszej paczce to wszystko. Wygląda na to, że jest to, czego bym oczekiwał, że będzie po tej przesyłce. Słuchajcie, jest to oczywiście, tak jak wspominałem wcześniej, jak mogliście się domyślić po tytule, karta graficzna. Trafi ona do pewnego komputera, którego powiedziałem, że już się nie pojawi na tym kanale i że go rozbiorę na części. W sumie nie tak dawno był właśnie ten film, ale stwierdziłem, że zostanie on w całości, a dodatkowo w prezencie dokupię mu właśnie taki komponent pasujący jakby epoką do niego i po prostu zostanie on ze mną w mojej kolekcji. Nie będę z niego wyjmował części. W tym filmie tą kartę sprawdzimy sobie na innym komputerze, a tamten będzie miał po prostu dedykowany swój film. A dzisiaj tylko sprawdzimy, czy ona tak naprawdę działa. Otwieramy dalej. Proszę bardzo. Ale ładna, jak ona jest czysta. Mimo tego, że naprawdę ma już za sobą parę ładnych wiosen. Z tego co widzę, chłodzenie jest przyklejone na termopada. Nie mam żadnego aktualnie na stanie. Dlatego też przetestujemy sobie tą kartę tak jak przyszła. Nie będziemy próbowali jej w żaden sposób dzisiaj poprawiać. Chociaż tak naprawdę, skoro mamy tutaj termopada, a jest tu naprawdę niezbyt wydajny jak na dzisiejsze czasy układ graficzny, to myślę, że po prostu w takiej konfiguracji jak jest, to wystarczy. No jeśli coś się będzie działo z temperaturami, no to oczywiście zaprowadzimy tutaj jakieś modyfikacje. Dobra, ale co to jest za karta, bo tego oczywiście Wam jeszcze nie powiedziałem.
Słuchajcie, to jest GeForce 2 MX200 na AGP o pamięci VRAM wynoszącej 32 MB. Słuchajcie, karta graficzna z epoki, która będzie idealnie pasować do komputera, do którego trafi. Myślę, że te komponenty, jeżeli ona faktycznie działa, będą tworzyły naprawdę bardzo fajny zestaw. W tym filmie nie zajmiemy się, tak jak wspominałem, jej montażem w docelowym komputerze, ale weźmiemy sobie nasz komputer za 30 zł z łowcy okazji 1 i sprawdzimy, czy ta karta graficzna działa. Tamten komputer pracuje super, pracuje stabilnie, nie ma z nim problemów, dlatego jestem pewny, że przetestuję tą kartę w pewny dla mnie sposób. Zapraszam Was na drugą stronę studia, tam gdzie żeście jeszcze nigdy nie byli. Pokażę Wam tak, żebyście widzieli ekran. Mniej więcej. Bo akurat nie mam karty do przechwytywania VGA, a nie mam też przejściówek, więc dlatego pokażę Wam to tak, a nie inaczej. Jak widzicie, to jest nasz komputer z pierwszego odcinka Łowcy Okazji. Komputer za 30 zł, który jeszcze czeka jakby na podsumowanie, na to, jak ten projekt wyszedł, na oczywiście przetestowanie go w konkretnych tytułach. Metodologię testową na Windowsa XP też będę opracowywał za niedługo, więc na pewno to na kanale się pojawi. Słuchajcie, krótko tylko o tym komputerze. Za 30 zł ja mam naprawdę tyle zabawy z tym komputerem. Zobaczcie, już sobie nawet poinstalowałem niektóre jakieś tam retro gierki. Mamy Need for Speed'a, Porsche 2000, Projekt Iggy, Stan GP, Call of Duty. Mamy Pocket Tanksy, też bardzo fajna gra. Need for Speed, Hot Pursuit 2, w ogóle już przeszedłem połowę tej gry na tym komputerze. Serious Sam, naprawdę bardzo fajne, kultowe tytuły. I ten komputer jest tak naprawdę dla mnie taką multimedialną rozrywką po prostu do retro gierek. Bardzo się z niego cieszę, to był mega udany zakup. Ale dobra, wróćmy do naszego GeForce'a MX200. Wyłączamy kompa, podmieniamy kartę i zobaczymy, czy się uruchomi. Jak widzicie, kto oglądał nasz projekt za 30 zł właśnie, to wie na pewno, że w tym komputerze nic się od tego czasu nie zmieniło. Wszystko jak było, tak jest kompletne i tak naprawdę, tak jak mówię, ten komputer jest dla mnie mega rozrywką. Jest to super zakup. Wyciągamy Radeona i wkładamy starszego i słabszego GeForce'a. Chwila prawdy. Ha, jak widać, odstrzała bez problemu. Teraz sobie jeszcze odpalimy BIOSa, ale już jest w tej chwili za późno. Dobra, poczekamy, aż uruchomi nam się system operacyjny. Ciekawe, czy teraz sterowniki się nie pogryzą, bo mamy Radeona, włożyliśmy GeForce'a. Wszystko działa, sterowniki jak widać już jakieś tam wykryte. O, jak widzicie, już wszystko nam się, nawet XPEC nam wykrył bez problemu tą kartę. Zainstalowały nam się sterowniki, mamy dostępne jakby pełną gamę rozdzielczości do wyboru, do koloru. Natywna dla tego monitora bez problemu. Mamy oczywiście informację, że jest to GeForce 2 MX200. Wszystko działa, spróbujmy sobie odpalić jakąś gierkę tutaj. Przeszedłem tej gry tak naprawdę pół, więc będę miał jakieś porównanie, jak ona chodziła na tym Radeonie i jak chodzi na słabszej karcie. Teoretycznie wymaganiami ta gra powinna bez problemu jakby pójść na tej grafice, no ale zobaczymy. Czy odczuję w ogóle jakiś spadek? W menu troszeczkę te animacje są jakby slow motion? Ua.
No, mamy takie 20 klatek może. No, dramat. Nie jest ta gra w żaden sposób grywalna. Jak widzicie, pokaz slajdów. Rodem z PowerPointa. Masakra. Może być też to kwestia po prostu tych automatycznych sterowników, że jakbyśmy je zainstalowali normalne, to by coś tam to poprawiło. Ale tak na, ale już nie będziemy tego robić, tylko po prostu już zainstalujemy na tym docelowym komputerze, do którego ta karta graficzna trafi. Kolejny pokaz slajdów, nawet to jest natywna rozdzielczość jakby dla tej gierki i maksymalne ustawienia graficzne, bo tak też grałem na Radeonie, który tutaj był, ale jak widać dla naszego MXO nawet nie, bo mamy coś nam się załamują te detale, no niestety mamy tak, kurde, też tak z 10 latencji, 20 maksymalnie. I do tego stopnia, że nawet nam się nie wyświetla celownik. Tekstury się nie ładują tak jak powinny. Dobra. Tak czy siak, karta się zagrzała. Nie wyświetla artefaktów. Wszystko wydaje się być z nią tak naprawdę dobrze, więc jakby docelowy test tej karty będzie na konfiguracji, która jest przygotowana pod nią. Tam będą już właściwe sterowniki, tam będzie już dopasowana konfiguracja i tam sobie po prostu odpalimy takie słabsze gierki i zobaczymy wtedy, jak ta karta daje radę przy jakby swoim wyważonym setupie. Dziękuję Wam za obejrzenie. Jak widać, to kolejny udany zakup za symbolicznego Zeta. Tak naprawdę przesyłki do paczkomatu są droższe, bo za wszystko zapłaciłem dychę. Dziękuję Wam za obejrzenie i zapraszam do innych moich filmów. A ja sobie jeszcze pogram. Tylko wymienię kartę.